Dzień dobry, cześć i czołem. Sir Łupac, odcinek numer 2. Witam bardzo serdecznie. Co my mamy zrobić? Podróżować do terytorium cyrku plus porozmawiać z Richardem. Ktoś tu biegnie na nas. Kubany to w ogóle jakimiś szczarami we mnie rzuca. Dobra. Mamy tutaj troszkę ciekawych rzeczy. O, między innymi skrzynia. Crack open a cold one and whip some more ash during a limited amount of time. Hurry up and disassemble some orcs. Okej. Mamy jakiś napój energetyczny sirupasowy. Can't carry anymore. No dobra, mówi się trudno. Tutaj coś mamy i mamy też chyba jakichś przeciwników. Mogę sobie wziąć to? No mogę. Ale nie za ciekawie się to skończyło dla mnie. Masakra. Bo wiecie, bo chciałem generalnie to rzucić, tym rzucić w nich. Ej, no co jest? Jeszcze osiągnięcie dostałem. Jakim cudem ja tym oberwałem, no? A. Co, oni nie zginęli? What? Inne rzeczy jakieś się tutaj dzieją. No cóż. Watch out! These explode upon impact. Apparently they can be thrown on your enemies by pressing a button. Try it out. Okej. Mamy granaty. Rzucamy na G. Mamy też vending machine, w którym możemy coś sobie kupić, ale w sumie nie chcemy nic kupować, bo w zasadzie wszystko mamy. Tutaj jest napisane, jest jakiś znak ogółem. W ogóle coś, ktoś tu biegnie na mnie. W dużej ilości dosyć. No, z wody w ogóle wybiegli, co jest? Ech. Muszę przyznać, dobry jestem. Is what boring people call funny people. Dobry jestem, granat, nie da się ukryć. Mamy jakąś układankę. Możemy spróbować ją ułożyć oczywiście. I w sumie byłoby ok, gdyby nie to, że trzeba tutaj pozmieniać trochę. Aha, bo to musi być u góry. Twoje bazę. To jest akurat w dobrym miejscu. Dobra. To znowu tu jest to. Z tym na dół to ciężko trochę, znaczy do góry. Teraz będzie ok. Uwielbiam wręcz takie zagadki, serio. Aczkolwiek nie idzie mi źle z tym. Czekajcie, czekajcie. To musi być tu, to musi być tu, to musi być tu. No to mi za dużo nie pomoże, jak tak będę tym obracał. Ale teraz się udało.
Pojawiła się skrzynia. A w skrzyni... Miecz? Legendary Smallass Sword Acquired. Okej. No ale to... To już miałem przecież ten miecz, czy nie? No nie wiem, mniejsza z tym. Powiedzmy, że... ujdzie w tłumie. What is that smell? Apparently these can be thrown on your enemies by pressing a button. Try it out and see what happens. Pewnie się zaczną napieprzać między sobą, taka miłość będzie. Dobra, mamy jakiś domek. Gnoma nie zbierzemy, bo mamy maksymalną ilość. Co tu się znowu dzieje? Znowu jakaś armia leci na mnie. Kolejny jakiś rzucający ogniem. Jak widać, za długo nie pożył. Dobra, chodźmy tutaj do tego cyrku, bo jak tak będę latał tu i ówdzie, to nigdy tu nie dojdę. Wild and extraordinary portal to the sky tour. Ciekawe, czy tam coś jest. Ale raczej wątpię. Coś tam w ogóle drżeryja i znowu coś na nas biegnie. O Jezu, oni są tam na dole gdzieś. To w ogóle jakieś osiągnięcie znowu zaskoczyło. Oj, awansowałem o poziom w ogóle. Fajno, fajno. Myślę, że tutaj możemy ten... sobie zwiększyć siłę znowuż. Bardzo dobrze. Dobra, ale teraz to ja muszę na górę wejść. Otóż to. Our hero met Richard Morningwood. The ticket master, who explained that no one could buy tickets for the tourist attraction since his ticket machine was stolen. Aha. Richard Morningwood, the ticket master, asked if our hero could help him find it and in exchange get a discount on the ticket price. There are some suspicious tracks leading from here that might take you to the thieves. I'd start checking that out, Richard Morningwood, the ticket master said. Za dużo nam nie powiedział. W każdym bądź razie Lucy ma nam pomóc tutaj. Okej. Okay. Gdzieś tam mamy lecieć, okej. Okay. Aha, dobra, bo to znowu jacyś mnie atakują. I feel so sorry for that one's wife. Okej. Nie za dużo to robi. Znaczy... no, dałoby radę... ich oczarować, a potem rzucić. A potem rzucić bombą. Aha. Nie wiem, jakiś... zdziczały gnom. No to znowu kolejna armia leci. Okej, okay, więc co wam powiem, że będzie trzeba tak zrobić. O właśnie.
To było piękne doznanie. Wszyscy powybuchali. W ogóle nie rozumiem jednego, dlaczego nas ci rycerze po prostu, wiecie, nienawidzą i atakują. No ale... mówi się trudno. Dobra, mniejsza z tym. Ja chciałem zobaczyć, co tam jest u góry. No i coś tu jest, ale... o. Nie wiem. Dawaj go. Okej. O, odblokowałem. Super. Widzieliście? Jestem dobry w tą grę. O! Czapeczka, peruka. Crystal damage. Okej. No i ta czapeczka to zadaje, znaczy no, poprawia nam damage, ale w sumie robi to samo co kapelusz. Myślę, że będziemy lepiej wyglądać w kapeluszu akurat. Chociaż, czy ja wiem. Tym też nie ma źle. Dobra. Musimy znaleźć tą vending machine. Tylko... coś nam ta Lucy nie chce pomóc. O, nie wiedziałem, że tu można oberwać. O Jezus. No i mamy święty spokój. Lucy? Lucy nam tutaj pomoże. Pokaże nam, gdzie są ślady. Znaczy, nie ślady, tylko gdzie może znajdować się właśnie nasza maszyna. I feel so sorry for that one's wife. O, znowu ten. Ja pierniczę, jak on oberwał w ogóle. Co to jest za gra w ogóle? Czemu ich tu jest tyle? Skubany mi spierdzielił. Dobra. Lucy, wąchaj, szukaj. A tu co jest? Kibel. Our hero stumbled upon a stinky outhouse. Did he dare to enter it? Yes, he had nothing to fear. Okej. No, wiecie, nawet bohater musi się złamać, nie? The plumber has some explaining to do. O, panienki. Muszę pooglądać z każdego boku. Dobra, myśmy wylądowali tutaj w tej... w tawernie. No i ja, ale to, no to co, to ja teraz... It's locked. Better leave them alone to their business. Ale dobra, to ja w kiblu wylądowałem i co teraz mam zrobić w takim razie? Muszę dymać taki hektar z powrotem, czy jak? Nie, no mapa jest... nie ten, niedostępna w tym...
tej lokacji. No, tu jest dostępne? Też nie jest dostępna. No co jest? Niesprawiedliwe to jest. Teraz będę musiał taki hektar dymać tam. A, bo ten nie żyje już. A, ale mogę kupić lepszą broń. W sumie zwaliłem, bo nie kupiłem sobie, no ale to mniejsza z tym już. Dobra, ale za to, wiecie, możemy sobie tutaj na szybciocha przelecieć. Chociaż tutaj są przeciwnicy akurat. Okej. Ja uważam, że to jest warte uwagi, takie zabijanie ich, bo no, dostajemy expa, nie? Dobra, Lucy coś tutaj już wyczuła. A, bo tu jest ten kwiat taki. Lucy, idziemy tutaj. Przecież w sumie to łatwo trafić do tego kibla, więc... Okej. Oni jacyś tacy w ogóle silni. Ale dobra, udało się ich wszystkich tu ubić. Co to jest? Our hero was caught up by the IRS, Immortal Revenue Service, and was prompted to pay his income tax. O! Nie będzie ci płacił za to, że ten, że... The IRS guy was not taking no for an answer, and decided to take our hero's body as payment instead. Co? Nie ma płacenia podatków, ziomek. Get you into all royal and posh parties. No, to mi się podoba. Dobra, ale muszę więcej goblinów zjeść, bo... To, że znaczy nie gnomów, nie goblinów. Bo taka troszeczkę niebezpieczna sytuacja była z moim życiem. Dobra, Lucy, gdzie mam iść? Tutaj gdzieś. No i pozamiatane. Chociaż w sumie to ja nie wiem, czy mi jest potrzebne 30% więcej. Więc 30% więcej, wiecie czego? Pieniędzy. A bo to kurde, dobra, bo to jest skrzynia. Ja myślałem, że to jest w ogóle paląca się beczka, która zaraz wybuchnie i mnie zabija. Uuu. No ten mod to już jest ładnie wyglądający. Rare Spine Ripper, Destroyer of Dreams. Wow! You just acquired your first heavy duty weapon. Heavy weapons are used to destroy heavy things. Press button to switch to it and let the havoc begin. Dobra, ale najpierw to musiałbym sobie go wyekwipować, nie? Czy... A, mam go już. Dobra. Lucy, gdzie mamy iść? Tam gdzieś. Co to jest? Dobra, okradłem jakiegoś wężowego boga. No chociaż miecz jest lepszy, tak jakby. Chyba, nie wiem. Nie no, nie będę tu wchodził, bo znowu będę musiał taki kawałek przelecieć. Niepotrzebny mi to jest.
O, dawaj gnoma, gnom się przyda. Dobra, tam dalej na dół mamy iść. A tu coś jeszcze jest. Chyba nie wskoczę tu. Chociaż da radę. No właśnie, to mi jest potrzebne najbardziej. Gdzie on jest? Trochę więcej ich tu jest w ogóle. Ej, jak immun? Czemu? I dobra, wypieprzać ode mnie. Ja pierniczę. Dawaj. O. To było niebezpieczne. Dobra, coś tam jeszcze niby u góry jest. Co mnie chce zabić, co mnie chce zaatakować. O Jezu, trochę więcej tego tu jest. Chociaż w sumie niekoniecznie. No i pozamiatane. O, przez pod go zabiłem. Jest i skrzynia. A tu co się dzieje? Chyba nic. Kolejny młot? Czy znowu ten sam? Legendary Spine Reaper Destroyer of Dreams. Ej, ale po co mi to, jak to już mam przecież? Wow! You just acquired your first. Jak first? Jak to nie jest first? Co on pierdzielisz? Jaki bezsens. Dobra, nieważne. R-ki użyłem przez przypadek, a to ultimate jest. Najgorzej. Dobra, stąd nie wykroczę za bardzo, bo... No się zabije pewnie. Ale o, to chyba też nie bardzo. Możemy zawsze tam gdzieś iść. Ale wydaje mi się, że to nie jest kierunek, w którym mamy. Ja pierniczę, w którym mamy iść. Nie wiem, jakieś osiągnięcie znowu zaskoczyło. Chociaż w tej grze to zauważyłem, że z osiągnięć najeżdżonych tyle, że szkoda gadać. Znaczy ja tam akurat lubię osiągnięcia akurat, więc luźno. Dla mnie to jest duży plus. Latam sobie, zabijam wszystkich, nagrywam. Ktoś to może obejrzy, może nie. No i tak to sobie leci taki odcineczek. Bomba, nie? Dobra, musimy iść dalej tutaj. Gdzieś w ogóle coś tu dziczeje, niby naokoło gdzieś tu mam biegać. O, kolejne jakieś tutaj małe ruinki. Okej. Tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Okej, tu się to zapisało. A w sumie jeszcze 500 expa czy czegoś takiego i będzie level up, więc luzik arbuzik.
Dobra, chodźmy tam dalej. A, w sumie tu prowadzi przez te ruinki. Dobra, i dawaj tego. On tu jakiś czary rzuca i tak dalej. Denerwuje mnie, bo mi odpala cały czas. No dobra, i tu jest rekin jakiś, tak? Rzekomo. No ale tam też jest vending machine. Co to kija wafla? Dobrze, że tak w miarę intuicyjnie w ogóle skacze. Dobra, możemy kupić od razu 5. Ja jak nie potrzebuję Fire Immunity Potion, to ja w ogóle z potionków nie korzystam. I możemy wejść do Pipe to Stonedale Sewers. Ja myślę, że w tym momencie byśmy mogli sobie zakończyć ten odcinek, a w kolejnym Stonedale Sewers spróbujemy odnaleźć Ticketotron 3000. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.